Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest pan radnym ostatniej kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego i chyba rekordzistą pod względem interpelacji do władz województwa coś z nich wynika? Z tak, tych bardzo interpelacji. Dużo. Bardzo dużo wyniknęło, ponieważ z jednej strony zauważył zarząd czy marszałek że warto podejmować pewne interwencje, które mieszkańcom danych miejsc, danych regionów, danych, danych miejsc, które, które zamieszkują, daje szansę na to, żeby, żeby można było jakoś je modyfikować, zmieniać. A to najważniejsza Pana zdaniem interpelacja, największa satysfakcja to? Najważniejsza to jest. Ta, która tam, tam nie, nie figuruje, a mianowicie e, ostatnia uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie jednogłośnie usta, ustalono, że należy wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o to, żeby wakaty dla Policji Wojewódzkiej były wypełnione, które od kilkunastu lat są tylko wakatami, a nie mają pokrycia finansowego. A to powodowało, że zaczęła następować groza, w gminach, ponieważ zaczęto praktycznie likwidować komisariaty. Komisariaty od dwóch lat są likwidowane, bo policja wychodzi z założenia, że w tej chwili komisariat, który pracuje kilka godzin w tygodniu, kilkanaście godzin w tygodniu nie ma sensu, i lepsze są mobilne, przepraszam, mobilne patrole, tak? I lepiej zadzwonić na policję, żeby taki mobilny patrol przyjechał. No. Nie budynki, a, a patrole chronią bezpieczeństwo. Ale optymalizacja tego właśnie rozwiązania jednak spowodowało, że województwa policja, policja się wycofuje jednak z tego i, i, i praktycznie trochę uspokoiła gminy dzięki też. Tejże właśnie uchwalę na, na Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości stwierdził pan, że samorząd wojewódzki ustawia się tyłem do gospodarki morskiej. Skąd taka opinia? Wielokrotnie właśnie też nie dość, że pisałem interpelację, to występowałem yy, z takim głosem, że gospodarka morska nie jest yy, właściwie traktowana przez, przez samorząd województwa pomorskiego. Choć to to nie... znaczy nie jest właściwie traktowana. Udział samorządu jest znikomy, a wręcz żaden. Mówimy o budżecie, mówimy o pieniądzach, mówimy o lobowaniu na rzecz gospodarki morskiej. Ale pieniądze na co miałyby być? Na przykład na odtworzenie rezerwowych terenów dla portu gdańskiego, które. Praktycznie rzecz biorąc, nikt o tym jeszcze nie chce sobie przypomnieć, że znajdują się w gestii dzisiaj gmin ościennych, ale są tylko w użyczeniu, a są to znakomite tereny do rezerwy dla portu. I w tym, w tym względzie uważam, że samorząd Województwa Pomorskiego powinien o to zadbać, wystąpić i spróbować, nie wiem, odkupić, zrekompensować. A jedna rzecz świadczy o tym, że samorząd stoi tyłem do morza. I druga sprawa, jeśli chodzi o. O, o w ogóle o stocznie. Byłem na spotkaniu, gdzie. Nie ale nie ma dużej, nie ma, nie ma dużej stoczni dnia. To prawda, ale jest wiele innych, które radzą sobie znakomicie, bez, bez dokładania publicznych pieniędzy. E, przemysł morski wydaje się rozwijać na Pomorzu. No, no to chyba panu się wydaje, że się zdaje się rozwijać, dlatego że, że, żeby można było rozwijać przemysł morski, to potrzebna jest również technologia. Nie tylko. Zwykłe spawanie statku, tradycyjną metodą, jak to zwykle w przeszłości bywało, ale po to potrzebny jest instytut, po to potrzebni są naukowcy, po to potrzebna jest y, Politechnika Gdańska ze swoim zapleczem. W tym względzie uważamy, że to zasilenie przez samorząd, y, nie tylko w formie pieniędzy, powinno być. być y, bardzo często brane pod uwagę. Politechnika jest, Instytut Budowy okrętów, z tego co wiem, to jako wydział nadal funkcjonuje. Grupa remontowa jako zakład produkujący statki, buduje naprawdę bardzo nowoczesne w tej chwili statki wyspecjalizowane budują, mamy rozwijające się nowoczesne stocznie, choćby jachtowe, budujące bardzo nowoczesne statki na eksport. Trochę przeszedzona, chyba. Przyznać muszę, że jeśli chodzi o jachty, to tak. Tutaj, tutaj Ta trudno grupa jest... Grupa remontowa? Grupa, to jest właśnie... Cały paradoks polega na tym, że dyskusja o przemyśle okrętowym, z tego co ja się oczywiście orientuję, jest ogromnym nieporozumieniem, jeśli chodzi o porównywanie zawsze stoczni gdańskiej i stoczni remontowej. Różnica polega na tym, że tam udział, powiedzmy, materiałów jest... 10-20% stoczni remontowej, a robocizna jest 80, ponieważ remontuje się te statki, odwrotnie jest w przypadku produkowania, produkowania statków w takiej stoczni gdańskiej byłej, mhm. stoczni gdańskiej, gdzie inaczej trzeba te proporcje wyartykułować. I w związku z tym cała ekonomia. Działa zupełnie inaczej. No dobrze. A będziecie zabiegali o reanimację gospodarki morskiej? Pan mówił. Ale jak zabiegali o, o tę reanimację? No przede wszystkim na bazie, na bazie. Jeszcze raz powtarzam, portu Gdańskiego, gdzie port znakomicie się rozwija. Zaraz, zaraz. Obroty. super jest. Tak jest. Nowe terminale ale, powstają. Ale tak samo, jak, jak mamy, mamy samo uspokojenie na ulicy. Ale zwycięstwa, gdzie, gdzie jest ta aleja zwycięstwa i nikt nawet nie myśli o tym, żeby ją jakoś zacząć modernizować, ponieważ korki są coraz większe. Dokładnie będzie to samo z sportem, gdzie bardzo dobrze się rozwija, ale potrzebuje terenów. Te tereny może zagwarantować samorząd. I tym samorządem wojewódzkim Należy się tutaj posłużyć. Służba zdrowia i obecny kształt musi być zmieniony, przebudowany, naprawiony, mówi Jarosław Kaczyński. Nasza pomorska służba zdrowia też do naprawy? No, w znaczącej części do naprawy, bo jak pan sobie przypomni, że, że półtora roku temu nagle gruchnęła wieś o tym, że 300. Jednostek y, służby zdrowia nie uzyskało kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia 300. Mm -hmm. I to spowodowało taki właściwie mocny dysonans, ponieważ z jednej strony my się wszyscy zgadzaliśmy na to, żeby, żeby zarząd Województwa Pomorskiego dawał pieniądze na wybudowanie, remontowanie. Szpitali, tych, które podlegają tak, Marszałkowi... te szpitale, które podle, podlegają, podlegają, chyba wszystkie zdobyły kontrakt. Tak, oczy... nie, właśnie nie. No wystarczy zaspa. No przecież to była, to była właśnie... No, część nie zdobyła mhm, kontraktu. Tak. I, to, I to dosyć poważne, bo chyba kardiologia i, i coś jeszcze, o czym teraz nie pamiętam. Ale zmierzam do tego, że z jednej strony samorząd daje pieniądze na to, żeby usprawnić całą bazę po to, żeby można było tą służbę zdrowia rozwijać, a z drugiej strony nas tutaj dołuje Fundusz Narodowy i to my... To co może zrobić samorząd województwa? Samorząd województwa może zrobić to, co zrobił dzięki nam, a mianowicie zaczął słać sygnały do na Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to myśmy postawili wniosek o odwołanie Obecnej, znaczy już nie, dzisiaj nieobecnej, ale poprzedniej. Barbary Kawińskiej. Barbary Kawińskiej. No i, i za nami no już odważyli się samorządowcy trójmiejscy, plus oczywiście marszałek ze swoim zarządem, ale to uświadomiło wszystkim, że w dalszym ciągu nie jesteśmy na etapie pewnej stabilności, jeśli chodzi o. O funkcjonowanie A jak ocenia pan przekształcenie, e, efekty przekształcenia szpitali w spółki? No, źle oceniam, ponieważ no, zostało zadłużone, tak, wydaje się, że, że, że wychodzą tak. na prostą. Tak, z tym, że, że jak policzyliśmy sobie ten okres zadłużenia, to te 160 milionów, które zyskały szpitale dzięki przekształceniom przy pomocy samorządu i, i pana marszałka i zarządu, no to równie tyle zadłużenie nastąpiło i właściwie możemy powiedzieć, że no jest na zero, czy to jest sukces, czy nie, no to jest tylko czy, do dyskusji. Czyli przekształcanie w spółki to zły kierunek? To nie jest dobry kierunek. My w dalszym ciągu twierdziliśmy, że to nie jest sprawa handlu i to nie jest sprawa komercji, a życie i zdrowie ludzi, to nie jest żaden patetyczny, że tak powiem tekst, ani sformułowanie. Uważamy, że Państwo, która, które ma w statucie i w, swojej, i w swoim obowiązku dbania o, o służbę zdrowia, musi, musi jednak to, to, to wypełnić, natomiast nie, nie tworząc tego super biznesu. Wielu radnych Prawa i Sprawiedliwości, także pan odnosi się do szadułek. Szadułki to jeden wielki, totalny bubel. Który należy naprawić, mówił pan na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Naprawić, ale jak naprawić? No tu jest, tu właściwie z jednej strony to uważam, że, że ktoś powinien znaleźć się w prokuraturze. Tak no to, ostro. To nie jest naprawa, to wyciągnięcie. Nie głos. jest naprawa. Jak naprawić? wnioski. Oczywiście powinna powstać utylizatornia śmieci. Spalarnia inaczej mówiąc. Inaczej mówiąc spalarnia. Ale nie na warunkach i nie na technologii, którą proponują obecne władze i zarząd. Czyli nie spalarnia rusztowa. Nie spalarnia rusztowa. A jaka? Plazmowa na przykład. O, rzadko stosowana jeszcze, nowoczesna, bardzo i, i, i jest I właśnie i, I bardzo dobrze dotknął pan istotnego tematu. Rzadko spotykane, natomiast nie przeszkadzało to. Bardzo droga. Obo... No nie, nie, no bez przesady. No. No, w porównaniu z innymi rodzajami tak. Jest droga, ale no jest do przełknięcia dla technologii gdańskiej. Więc, więc tutaj ta, ten efekt bym traktował jako, jako coś za coś, ponieważ ta sortownia, która dzisiaj jest właściwie w szczątkowym fazie rozruchu, jak pan się orientuje, być może pan się orientuje, to jest to prototyp i też nie był stosowany. A jednak wydano 380 milionów złotych na modernizację tych szadulek, więc, więc naprawa musi iść, iść w kierunku utylizatorni, zgodnie z, z nowoczesną technologią, a nie Nowoczesna to, że... spalarnia gdzie? I tu jest jeszcze sprawa na szadłkach przy wysypisku. No, teraz już jest, jest kłopot, dlatego że. Plan, bo, jest, bo, bo jest plan, są, plany, są zgody, tak. są opinie. No tak, ale oczywiście będzie, będzie protest kolbud i, i jako sąsiedzko, po sąsiedzku nigdy się kolbudy na przykład nie zgodzą na to, żeby posadowić tam spalarnię rusztową. I, i tu, I tu będziemy cały czas w ferworze pewnego takiego. Czyli zapowiada się, że spalarnia przez jeszcze wiele lat nie powstanie? Nie, nie niekoniecznie. niekoniecznie. No, są tereny przemysłowe wokół, wokół oczyszczalni wschód, które też są brane pod uwagę blisko tamtego rejonu. Prawdzie tu będzie problem, co zrobić z tą hałdą ogromną, kilkudziesięciometrową. Nawet ponad chyba. A co, co zrobić dług. z nią? Co zrobić z nią, żeby, żeby przestało śmierdzieć? No, przede wszystkim przede wszystkim wzmocnić trzeba odzyskiwanie metanu. Moim zdaniem, ta technologia y, odzyskiwania tego metanu jest y, niewystarczająca w stosunku do tego, co tam się generuje. I jeżeli. No Trzeba to zweryfikować. Dlaczego? Dlaczego akurat nie w takiej ilości? Być może tych odwiertów potrzeba co najmniej kilkadziesiąt więcej i więcej miejsc na to odzyskiwanie, ale podobnie jest też gdzie indziej, więc, więc to nie jest. W latach 91-93 był pan wiceprezydentem Gdańska. Mhm. Wówczas szadułki zaczęły funkcjonować. Rozbudowywały się. Mhm. Dlaczego? Rozbudowywały się dlatego, że brakowało kwater, jeśli chodzi o coraz większą ilość pozyskiwanych śmieci. Natomiast był problem z, w tym czasie w ogóle z inwestycją w tej materii, dlatego że nie mieliśmy od wojewody przez cały ten czas możliwości uzyskania przedłużania pozwolenia na użytkowanie. To znaczy nie jest tak, że te decyzje, które były w tych latach 91-93... No, czujemy dzisiaj? Nie, nie zupełnie nie. Że powstają szadłki, yy, do końca dobrze zabezpieczone wówczas, tak? Tak, może e, tak. Być. Budowane e, no, tak naprawdę szybko. No nie tak szybko, bo to w latach 70. było wbudowane. Ja mówię o powiększaniu się tej góry. O powiększaniu. Oczywiście no, te kwatery. Było, było, były takie możliwości zresztą finansowe, jakie, jakie w tym czasie mieliśmy. Myśmy na jednym z, z największych, że tak powiem, elementów dostawy do budżetu, to, były, to był podatek od psów na przykład. Nie było, nie było dzisiaj środków unijnych, które można było się w sposób wzmocnić i zasilić w tym czasie i, i inwestycje, żeby... Myśleć o choćby o takiej spalarni było rzędu galaktyki. No i to nam się nie udawało wtedy, wtedy zdobyć te pieniędzy. Szadułki, jak rozumiem, jeszcze przez wiele lat będą witać zapachem przejeżdżających Sądzę, i jest możliwość znalezienia wtedy i dzisiaj, po pierwsze, technologia, o której my mówimy, jeżeli wszyscy i nawet na, i naukowcy. Podejmą to wyzwanie, to, to w, w ciągu czterech lat jest to możliwe, żeby, żeby zmienić i y, ten smród y, y, wyeliminować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.